Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu online z ruchu scenicznego w otwartej rampie. I dzisiaj mam troszkę inną przestrzeń, troszkę więcej miejsca, więc zrobimy sobie taką rozgrzewkę, parominutową rozgrzewkę ruchową, ogólną całego ciała. Jest ona potrzebna na przykład, jak nasi koledzy z Akademii Muzykalowej uczą się choreografii, to dobrze jest się wcześniej rozgrzać. Ale też, jeżeli uprawiacie jakikolwiek sport, nawet amatorsko, chcecie pograć w tenisa, w ping-ponga, w cokolwiek, to dobrze jest rozgrzać całe ciało. Więc dzisiaj zaproponuję taką krótką rozgrzewkę. Nie potrzeba do niej dużo miejsca, więc każdy spokojnie może ją zrobić w domu. Oczywiście, jeżeli macie jakąś muzykę, możecie sobie włączyć ją w tle. Ja tutaj zrobię bez muzyki, żeby każdy mógł dopasować muzykę do siebie. Będę cały czas mówić, co będziemy po kolei robić. Więc najpierw dobrze jest, żeby całe ciało się rozgrzało. Więc proponuję podskoki. Łączymy nogi i skaczemy na początku w miejscu. Raz, dwa, raz, dwa. Ręce można rozłożyć na boki, żeby nam pomagały utrzymać równowagę. I dobrze jest też obciągać palce. Przy każdym podskoku obciągamy palce. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A teraz skręcamy biodra na boki. Tutaj rozgrzeją nam się i biodra, i ramiona. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Bardzo dobrze. Teraz zrobimy sobie takie skoki zamienne, czyli noga będzie nam się zamieniała, trochę jak w naszym skoku dostawnym, tym, pamiętacie o tym? Więc zamieniamy nogę. Jedna, druga. Jedna, druga, jedna, druga i spróbujmy ze skokiem. Jeżeli już opanowaliście zamianę, to można robić to szybciej. Specjalnie robię tak cicho, jeżeli ktoś jest w bloku, to też spokojnie można to robić. Dobrze, teraz zrobimy sobie jeszcze skoki takie szerokie z jednej nogi na drugą. I drugą nogę podwijamy do tyłu za kolano. Dobrze jest obciągać palce. Z jednej nogi na drugą i raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Bardzo dobrze. Oczywiście głęboko oddychamy. Dobrze. Teraz, kiedy już całe ciało nam się trochę rozgrzało, zatrzymujemy się, kładziemy ręce na biodra i kręcimy głową w jedną stronę. Starajcie się do tyłu kręcić bardzo delikatnie. I w drugą. Przekrzywiamy głowę na bok, łapiemy ręką. Druga ręka jest prosta, z takim flexem, czyli podciągnięte palce. I w drugą stronę. Jeszcze raz w jedną. I w drugą. Teraz głowa, szyja była, teraz ramiona. Kładziemy ręce na barki i robimy kółka w tył. Jeżeli ktoś ma problem z barkiem albo z jakimiś mięśniami, są duże spięcia, to bardzo powoli, bardzo dokładnie rozciągamy i rozgrzewamy te mięśnie, ponieważ one lubią przyjmować wszystkie stresy, więc często są pospinane. Dobrze, teraz ręce zostawiamy na fleksie i ramiona do góry, na dół, do góry, na dół, do góry, na dół. A teraz jedno ramię do góry, drugie na dół. Raz, dwa. Starajcie się, żeby to był bardzo energiczny ruch, żeby te ramiona się rozgrzały, bo o to nam chodzi. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobrze, były ramiona, teraz przechodzimy do klatki. I tutaj mamy odrobinę trudniejsze ćwiczenie. Jest ono wzięte też z techniki tańca. Chodzi o kontrakcję, czyli przesunięcie klatki. Tak naprawdę oddzielanie ruchów klatki od ruchów ramion. Polega to na wypchnięciu klatki, będziecie może widzieć bokiem. Wypychamy i wciągamy. Wypychamy, biodra zostają nam w tym samym położeniu, tylko klatka się przesuwa. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Można to oczywiście robić szybciej. Ręce na biodrach pomagają. I teraz spróbujmy na boki. Rozłóżcie sobie ręce na boki, proste. I raz, dwa. Raz, dwa.
Chodzi o to, żeby ruszała się sama klatka, a nie biodra. Biodra mamy tu, klatkę mamy tu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Bardzo dobrze. Teraz kładziemy ręce z powrotem na biodra i klatka przesuwa się dookoła. Tutaj ten ruch będzie bardzo mały zazwyczaj, więc starajcie się bardzo powoli wyczuć mięśnie tutaj międzyżebrowe, żeby one się rozmasowały troszkę. I w drugą stronę. I pamiętajcie, żeby nie kręcić biodrami albo biodrami klatką, tylko samą klatką. Dobrze, zatrzymujemy klatkę, teraz biodra. Uginamy nogi i robimy małe koła biodrami w jedną stronę. Można dać ręce na biodra i w drugą stronę. Teraz stajemy sobie szerzej, prostujemy nogi i teraz robimy duże koła biodrami. Tutaj nam też inne mięśnie troszkę pracują bardziej, ciało się rozgrzewa, jest to bardziej zamaszysty ruch. I w drugą stronę. Bardzo dobrze. Teraz przechodzimy do kolan. Mamy nogi na szerokość bioder mniej więcej. Uginamy kolana i delikatnie przesuwamy je do środka. Trzymamy cały czas ręce na kolanach, żeby kontrolować pracę kolan. Jeżeli ktoś ma problemy z kolanami, proszę pominąć to ćwiczenie. Czyli delikatnie do środka. Teraz zatrzymujemy i delikatnie na zewnątrz. Czyli kolana od siebie. Dobrze. Teraz łączymy nogi. Kładziemy ręce na kolana. I kolana przesuwają się w prawo. I w lewo. Dobrze, teraz stajemy na szerokość bioder i wchodzimy na palce. Jedna, druga. Tylko na takie wysokie palce, nie tutaj, tylko wysoko. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Tak sobie troszkę podskakujemy. Jest to w końcu rozgrzewka, ale taka bardzo skupiona na wszystkich mięśniach. Dobrze, strzepujemy nogi, bo troszkę się na pewno ponapinały. Dobrze, teraz zrobimy jeszcze takie ćwiczenie, które jeszcze nam te mięśnie dogrzeje i rozciągnie. Stajemy sobie na szerokość bioder. Jedna ręka na, lewa ręka powiedzmy na biodra. Prawa idzie do góry, nad głowę, nie tutaj do przodu, tylko nad głowę. I 8 razy, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz przechodzimy, ręka cały czas jest z przodu. Plecy są proste, lewa ręka do boku i 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I do lewej nogi 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz robimy wypad. Jesteśmy przodem do lewej nogi i też 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odwracamy się do przodu. Ta noga nam blokuje i 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teraz moglibyśmy przejść na drugą nogę, ale stanę, żeby Wam nie być z kadru. I robimy na drugą nogę 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwracamy się przodem do prawej nogi i 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prostujemy nogi i do prawej. Raz, 2, 4, 6, 8. Proste ręce i proste plecy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I do pierwszej pozycji. Ręka na biodrze. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I to ćwiczenie można robić po 8, po 4, po 2 i po razie nawet. Można robić do muzyki, można robić w dwie strony i już dowolnie. W każdym razie jest to ćwiczenie, które nam pomaga wszystkie mięśnie dogrzać,
rozciągnąć i zwieńczyć taką naszą szybką rozgrzewkę. Na dzisiaj ja Wam dziękuję bardzo za wszystkie wspólnie przeprowadzone ćwiczenia. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach oraz dajcie znać, czy potrzebujecie ćwiczeń, które na przykład pomogłyby Wam uspokoić oddech podczas ćwiczeń tego typu, albo podczas biegania, czy innych praktyk. Ja się już zdziajałam, bo naprawdę ciężko się ćwiczy i mówi, cały czas liczy, więc myślę, że takie ćwiczenia mogłyby być pomocne. Dajcie znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia za tydzień.